Ta-da! Słuchajcie, sałatka wytrawna z arbuza, truskawek, pomidorków, sherry, sera, feta, z dodatkami oliwy, octu balsamicznego, soli i pieprzu. Truskawki z milanówka. Czego chcieć więcej od życia, matko jedyna. Teraz cudo. Mamy upalnię, trzeba się orzeźwić sałatką, a ja wam zaproponuję sałatkę z kategorii no co ty gadasz? Tak jest, sałatka to co ty gadasz, to będzie sałatka z arbuza, pomidorów sherry, truskawek, sera feta i różnych przypraw. Ja, żeby szybciutko zrobić tę sałatkę na ekranie i żeby was tutaj nie trzymać nad wydrążaniem arbuza, to chciałam wam powiedzieć, że ja mam tutaj wydrożony miąższ z połówki niewielkiego arbuza. Wielkość arbuza zależy od apetytów gości. O, bardzo ważne jest to, żeby ten miąższ z arbuza wydziobać. To może być taka do robienia kuleczek urządzenie, to może być łyżeczką. Generalnie nam będzie to potrzebne, bo to nam będzie stanowiło miseczkę, w której będziemy tą sałatkę serwować, bo taką sałatkę w szklanej misce to każdy głupi potrafi zrobić. A mądra babcia poda to w sposób wow! Bo nie tylko trzeba gotować wow, ale trzeba podawać w sposób wow. Więc co ja tutaj mam? Mam wydrążony, tak dosyć niechlujnie, bo to nie ma żadnego znaczenia, miąższ z połówki średniego arbuza. Do tego teraz wkroję truskawki z milanówka. Nie wiem, czy z milanówka, ale wspaniałe. Słuchajcie, po prostu wkrawamy tutaj truskawki, a jak wiecie, wszystko co czerwone jest mega zdrowe. A dlaczego jest mega zdrowe? Dlatego, że zawiera likopen, czerwony barwnik, zawiera żelazo, zawiera mnóstwo antocyanów, czyli antyoksydantów. I my wiemy o tym, że czerwone dobrze robi przede wszystkim na krew, bo zawiera związki żelaza, ale również na czerwonego, nie daj Panie Boże, raka, dlatego że zawiera wolne rodniki i różnego rodzaju antyoksydanty. My już wiemy, że czerwone jest zdrowe, a zielone to jest młodość, czyli chlorofil, dotlenienie komórek, ale my dzisiaj na czerwono. Wkrawamy sobie, słuchajcie, czerwone truskawki. I teraz tak, co my robimy? Pomidorki sherry, ponieważ to będzie sałatka na ostro, na wytrawnie, na pikantnie. Jak myślicie, że ja będę kawałkować te pomidorki jak truskawki, to się mylicie. Ja spróbuję zastosować metodę, której was kiedyś uczyłam, czyli krojenie pomidorków sherry poprzez dwa talerze. Zobaczymy, czy mi się to uda. Tam ściema z tym krojeniem. Słuchajcie, tu jest tyle do dokrojenia, że hej. Dobra, tak żeby każdy pomidorek był rozkrojony. Proszę bardzo, i tak szybko poszło. Wrzucamy do sałatki pomidorki. Teraz wciśniemy do tego, słuchajcie, soczek z limonki, żeby tak było bardzo świeżo, bo tu mamy dosyć dużą słodycz arbuza i truskawki, a pomidorki sherry też są raczej słodkie. O, wciśniemy sobie pół i zobaczymy, czy to wystarczy. Czarterujemy tutaj, słuchajcie, ser feta, prawdziwy, fajny, słony ser feta. Oblejemy to wszystko oliwą z oliwek. Dlaczego? A żeby nam wszystkie witaminy A, D, E i K wpakowały się do tłuszczu, bo jak tego nie zrobimy, to one nam się nie wchłoną. I damy do tego, słuchajcie, cudowny, oleisty, słodko-kwaśny ocet balsamiczny. Kocham acetobalsamico. Ja się powinnam gdzieś, słuchajcie, we Włoszech urodzić. I dajemy teraz, ja mam tutaj wymieszany sól z pieprzem. Damy trochę soli. Nie bójcie się, nie bójcie się. I ja tutaj gdzieś mam chyba ukryty pieprz czarny. Jest. I damy do tego pieprz. O tak, ten wiatraczek na górze mi ten pieprz rozwiał. I słuchajcie, mieszamy. I sprawdzimy, co nam z tego wyszło. Ha, ha! Mieszamy od góry do dołu. Tak pięknie. O, pachnie cudownie. Kompletnie nie wiem jeszcze, jak smakuje. Tej fety może być trochę więcej niż tutaj widzicie, ale to kwestia upodobań.
I teraz ja spróbuję, czy to się nadaje do ludzi w ogóle, czyli wezmę sobie truskawkę, arbuz i pomidorek. Ja bym to jeszcze posoliła. W ogóle jest wspaniałe. Doacetowałabym jeszcze. To wszystko róbcie, słuchajcie, wedle waszego smaku. Ja lubię kwaśne w kuchni, to wiecie. No i ja bym tutaj jeszcze trochę pojechała z tym pieprzydłem. Hop. O, ale ja jestem pieprzokomandos, więc wy nie musicie. O, no. Słuchajcie, do tego grzaneczka, albo faworki z tortilli, albo świeża bagietka z masełkiem. Czego chcieć więcej od życia, matko jedyna. Teraz cudo. I teraz słuchajcie, kto chce, podaje w miejsce, jak mu się nie chce bawić z wydłubywaniem arbuza, ale ja pokażę wam, ja to może zrobię taki numer, o, żeby było szybciej, to tą miseczką przełożę sałatkę do arbuza. O! Tak, żeby wszyscy wasi goście padli na kolana od wejścia, słuchajcie. Zobaczcie. Oho! Mamy. Troszkę damy, żeby było z góreczką, tak ładnie. O! Patrzcie. Dobra. Ta-da! A to wszystko jeszcze ozdobimy resweratrolem, jak pamiętacie, czyli mamy wspaniałe nasze borówki amerykańskie, drogie jeszcze jak jasny gwint. Tak, strasznie drogie, ale zdrowe i bardzo estetyczne. Chyba, że mi się tutaj... Ja tak ukroiłam ten arbuz trochę ukośnie, żeby było lepiej do kamery widać i te borówki tutaj mi się nie chcą utrzymać, ale dobra. Aha, tada! Słuchajcie, sałatka wytrawna z arbuza, truskawek, pomidorków, sherry, sera, feta, z dodatkami oliwy, octu balsamicznego, soli i pieprzu. Polecam wam gorąco, do tego świeża, chrupiąca bagietka z masełkiem, lampka białego wina i możemy zaśpiewać Lasciate mi cantare. Tak jest, sono italiano. Nie wiem, czy to jest bardzo po włosku, ale na pewno jest bardzo po orzeźwiającemu. Dziewczyny moje, zapraszam was do spróbowania. Szybki, nieoczywisty zestaw, odświeżający, letni. No i prezentacja imponująca. Wydaje mi się, że każdego, czy jestem przekonana, że każdego zaskoczy, jak pomysłowa babcia wykorzystała tę łupinę od arbuza. To by było na tyle, co ja dzisiaj mam dla was kulinarnie. A ja was całuję i ściskam, i buziaki.